fajne widowisko, dużo publiczności, zacięte mecze, wyrównany poziom. Tak w skrócie można podsumować pierwszą rundę rozgrywek Limanowskiej Halowej Ligi Piłkarskiej. W tym roku rozgrywki były podzielone na dwie kategorie, ligę starszych oraz młodszych. Po prawie 3 miesiącach spędzonych na hali można już mówić o faworytach. W lidze starszej, tak jak się wszyscy spodziewali, na czele zdecydowanie drużyna Janusza Gajika Transblach, która w 11 spotkaniach zdobyła komplet punktów. W lidze młodszej natomiast jest na czele Elgros, troszkę zdystansował drużynę Transblachu. Turniejowi towarzyszą także dodatkowe klasyfikacje. Najlepszym bramkarzem w lidze młodszych jest zawodnik Elgrosu, w lidze starszych zawodnik Wojczy. Organizatorzy przewidzieli także zabawę dla kibiców, czyli Ligę Typera. Kolejna kolejka rozgrywek już w najbliższy piątek. Cały turniej potrwa natomiast do 15 kwietnia. Jak będzie na finiszu, no to trzeba jeszcze na to poczekać, uzbroić się w cierpliwość, ponieważ walka o drugie, trzecie miejsce w lidze starszej, no i w ogóle o podium w lidze młodszej zapowiada się ekscytująco. Mateusz Bokowy, TV28.